Wyobrażasz sobie taką sytuację, że wchodzisz na jakieś ważne spotkanie, siedzi mnóstwo ludzi, a ty się tylko po nich rozglądasz i siadasz w milczeniu? No raczej nie, byłoby to trochę sztuczne. Przywitanie jest wyrazem szacunku, jest czymś naturalnym. I w kwestii przywitania ciekawą rzeczywistością jest spotykanie się na górskich szlakach. Wtedy obojętnie, czy kogoś znamy, czy nie znamy, czy może będziemy widzieli go pierwszy i ostatni raz w życiu, mówimy cześć, dzień dobry, czy jak jesteśmy po słowackiej stronie gór, ahoj, czy dobry dzień. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, aby okazać życzliwość, po drugie, aby sprawdzić, czy ta osoba dobrze się ma, no i po trzecie, to jest życzenie dobrej drogi, no bo każde góry to jest jednak żywioł. Zresztą w naszej codzienności też to się ciekawie wyraża, bo starsze osoby tak komentują, młodzież na przykład, że o, ten to nawet dzień dobry nie powie. Bo zwracanie się do kogoś, pozdrawianie jest czymś naturalnym, chociażby to było takie dzień dobry ze spuszczoną głową. Tak samo jak osoba rozpoczynająca spotkanie pozdrawia zgromadzonych, tak samo kapłan, który rozpoczyna Eucharystię, pozdrawia wiernych. I mszalne pozdrowienie jest połączone z gestem rozłożenia rąk. Jest to gest zapożyczony z antycznej retoryki. I pozdrowienie mszalne ma formę dialogu, więc wymaga odpowiedzi. Jeśli kapłan mówi Pan z wami, to wierni odpowiadają i z Duchem Twoim. Odpowiedź wiernych i z Duchem Twoim jest również wyrazem wiary w Ducha Bożego, który działa w trakcie mszy świętej, że kapłan dzięki niemu jest uzdolniony do tego, aby ją przewodniczyć i robić to w imieniu samego Pana Boga. Ale to nie wszystko. Kultura kulturą, ale pozdrowienie to jest również wyrażenie wiary w obecność Pana Boga w każdej liturgii. Nie tylko w ogromnych katedrach, przepięknych kościołach, tylko nawet w najmniejszej kapliczce. Tam, gdzie dzieje się Eucharystia, jest obecny Bóg i nie stawiamy Go przed drzwiami, na zewnątrz, tylko zapraszamy do środka, mówimy, bądź tutaj, zgadzamy się na Twoją obecność, ba nawet więcej, jesteś tutaj gospodarzem i z Duchem Twoim, niech On tutaj działa. Wypowiadając słowa pozdrowienia, wzbudź sobie wiarę, że Bóg jest obecny zarówno w Tobie, jak i w całym zgromadzeniu. Łączy nas wszystkich jeden Duch Święty.